Witam serdecznie wszystkich kibiców i wszystkie osoby związane ze Stalą Rzeszów. Muszę przyznać, że jestem bardzo podekscytowany przyjściem do Stali Rzeszów, podpisaniem kontraktu. Z tego, co ja widzę przez te ostatnie dwa miesiące, kiedy negocjuję, kiedy rozmawiam z włodarzami klubu, ten klub jest zdecydowanie pionierskim klubem, jeśli chodzi o podejście i o zarządzanie i jeśli chodzi o samą wizję. Więc dla mnie najważniejsze było to, żeby przyjść w miejsce, gdzie po prostu się będę dobrze czuł, a już od pierwszej rozmowy, od pierwszego kontaktu mam takie wrażenie i tak gdzieś w środku we mnie jest jakaś taka bardzo pozytywna energia, coś, jakiś magnes, który mnie tutaj przyciąga i cieszę się, że mogliśmy sfinalizować ten transfer. Piłkarze są bardzo ambitnymi osobami, więc na pewno kwestie sportowe są dla mnie bardzo ważne i powiedzmy perspektywa tych awansów wyżej jest dla mnie niezmiernie i dla tego klubu bardzo potrzebne. Aczkolwiek ja muszę przyznać, że absolutnie przez nawet chwilę nie zastanawiałem się nad tym, czy kierunek druga liga jest dla mnie dobra, bo już trochę w tą piłkę pograłem, w paru klubach byłem i myślę, że człowiek w pewnym momencie szuka po prostu miejsca, gdzie chciałby się czuć dobrze. A tak jak już wspominałem na samym początku, że po prostu czuję, że to jest dobre miejsce. Jest ważne to, żeby być w miejscu, które się rozwija i którego wizji ja jak najbardziej podzielam przede wszystkim. No ja myślę, że nie tylko ja, ale też osoby związane ze Stalą Rzeszów, mam tu na myśli kibiców, piłkarzy i wszystkich pracowników, na pewno są bardzo podekscytowani tym, że w tamtym sezonie już była szansa na awans, więc na pewno w tym sezonie również każdy będzie chciał ten awans do pierwszej ligi i myślę, że oczywiście trzeba podchodzić do tego wszystkiego z pokorą i przygotowywać się do każdego następnego meczu, do treningu, aczkolwiek też trzeba być bardzo ambitnym i nie bać się mówić o tym głośno. No ja myślę, że jako środkowy obrońca przede wszystkim na pierwszym miejscu jest to, żeby nie tracić tych bramek i na pewno to jest na pierwszym miejscu, aczkolwiek no, też mamy swoje zadania jako obrońcy. Są stałe fragmenty, na których można strzelić bramkę, więc nie ukrywam, że no na pewno nie pogniewałbym się, jeśli parę bramek bym był w stanie strzelić. No ja zawsze patrzę pozytywnie na świat i jestem raczej pozytywną osobą, więc myślę, że warunki, które miałem od samego początku mojej kariery i możliwości, na pewno, znaczy patrząc z perspektywy tego, to na pewno jestem bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób moja kariera przebiega i w jakim miejscu teraz jestem, co osiągnąłem i co mogę jeszcze osiągnąć, więc to na pewno się z tego bardzo cieszę. Myślę, że na pewno szansa bycia w różnych krajach, w różnych miejscach, w różnych środowiskach pozwoliła mi na to, żebym mógł na wszystko spojrzeć troszeczkę szerzej i troszeczkę inaczej, więc generalnie mówiąc jestem bardzo zadowolony. Myślę, że jeśli chodzi o aklimatyzację, to nie będę miał z tym problemu. Mam nadzieję, że bardzo szybko złapię wspólny język i ze sztabem szkoleniowym i z chłopakami. Już trochę tych klubów zwiedziłem i nigdy nie miałem z tym problemu, więc myślę, że skorzystam z tego doświadczenia również tutaj w Rzeszowie. No, nie ukrywam, że ostatni mecz zagrałem dosyć dawno, więc na pewno będę potrzebował trochę czasu do tego, żeby wprowadzić się w trening. Ja myślę, że to nastąpi niedługo i wszyscy tutaj związani, mam na myśli sztab szkoleniowy i ja, zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej pokazać się na boisku. Chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę być tutaj w Rzeszowie i mogę być częścią tego
niesamowitego projektu. Wiele miejsc zwiedziłem w Polsce, w Europie i muszę przyznać, że żadne miejsce nie wzbudzało we mnie takiego entuzjazmu. Tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo podzielam wizję i sposób zarządzania tym klubem i muszę przyznać, że chciałbym, abyście wy, kibice, byli ze mnie zadowoleni i zrobię wszystko w tym kierunku.